wydobywa zło, bo z obfitości serca mówią jego usta. Oto słowo Pańskie. Czcigodni kapłani, umiłowani bracia i siostry. Pośród wielu słów dzisiejszej liturgii zapadło mi w serce wezwanie, jakie kieruje do nas w dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus. Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo. Te słowa są dla nas głosem prawdy, pozwalającej na ocenę postępowania ludzi, którzy idąc za złem, stają się gorzkim owocem dla innych. I chociaż mówią, że chcą bronić i wyzwalać, to my jednak widzimy, że jest inaczej. Zamiast pokoju rodzą wojnę, zamiast miłości rodzą nienawiść, zamiast spokoju rodzą trwogę. To jest ich owoc, gorzki i cierpki. Zatem nie ma w nich dobra. Za Jezusem możemy powiedzieć, że są złym drzewem, a owocem ich jest zbrodnia Kainowa. Po dziesiątkach lat od zakończenia II wojny światowej znów przychodzi nam stawać w obronie wolności i snuć refleksję nad tym, jak człowiek nie potrafi, czy może nie chce pamiętać okrucieństwa, jakie tamta wojna pozostawiła po sobie. My natomiast doskonale pamiętamy. Większość z nas tylko z historii, ale są jeszcze pośród nas ludzie, którzy pamiętają ze swego osobistego doświadczenia tamten czas. Dzisiaj również powraca do nas tamta historia w rocznicę tragedii, jaka rozegrała się dokładnie 78 lat temu w Hucie Pieniackiej. Jest ona dzisiaj lekcją historii przynaglającą do modlitwy w dwóch wymiarach, z których pierwszy nakazuje nam modlitwę o łaskę zbawienia dla ofiar, a drugi, aby nigdy więcej taka tragedia się nie powtórzyła. Moi drodzy, w liście świętego Jakuba apostoła odnajdujemy bardzo znamienne słowa pouczenia. Spotkało kogoś z was nieszczęście, niech się modli. Nas bez wątpienia spotkało nieszczęście, jakim jest wojna. Nie muszę wam tłumaczyć, w jak trudnej chwili znaleźliśmy się wszyscy. Dlatego przywołana prośba apostoła jest wezwaniem i zadaniem dla nas. To jest to, co możemy dzisiaj dać naszym bliskim i całej Ukrainie. Modlitwa nasza ma być jak dym kadzidła, który zawsze ma jeden kierunek – z ziemi ku niebu. Ma być wołaniem jednego serca i jednego ducha. Dlatego dzisiaj cała nasza liturgia sprawowana jest z formularzem szalnego, przewidzianego na czas wojny i niepokojów, jednoczy wszystkich wiernych całej naszej archidiecezji. A fioletowy kolor szat liturgicznych uzmysławia nam, że nie jest to czas radości, lecz smutku i zadumy, w
którym z pełną pokorą pochylamy się nad naszą doczesnością, prosząc o zachowanie nas od głodu, ognia i wojny. Bardzo pięknie powiedział na ten temat papież Franciszek. Modlitwy i błagania, które dzisiaj wznoszą się aż do nieba, niech dotkną umysłów i serc odpowiedzialnych w świecie, ażeby przedłożyli dialog i dobro wszystkich ponad prywatne interesy. Proszę, nigdy więcej wojny. Oto jest intencja naszych modlitw, które łączą się z głosem Ojca Świętego, stającego w obronie wolności i pokoju. Zatem w tym doświadczeniu cierpienia naszym orędziem w walce o pokój jest modlitwa. I to jest pierwsze zadanie, na które zwracam uwagę. Jesteśmy bojownikami Boga nie z karabinem dłoni, ale z różańcem. Nie na polu bitwy, ale na kolanach przed Najświętszym Sakramentem. W ten sposób otaczamy łańcuchem modlitwy cały kraj, a szczególnie tych, co w naszym imieniu i dla naszego dobra na frontach tej szaleńczej wojny walczą o wolność ojczyzny. W ten sposób wnosimy w życie poczucie bezpieczeństwa i swoją solidarną postawę. Obok modlitwy innym wymiarem solidarności jest dobre słowo. Dzisiaj z wielu stron docierają wiadomości, które nie wnoszą optymizmu, ale bardzo często przerażenia. Dlatego to od nas ma płynąć nadzieja i pociecha, dobre słowo i podtrzymanie na duchu. Słowa Pana Jezusa, jedni drugim brzemiona noście, stają się zadaniem, jakie mamy podejmować, z jakim mamy wychodzić do siebie nawzajem. Najdoskonalszym wymiarem takiej postawy jest nasza wiara, a w niej przykazanie miłości, które posiada trzy wymiary. Pierwszym jest miłość do Boga. Drugim jest miłość do siebie, a trzecim jest miłość do bliźnich. Nadszedł czas, kiedy stajemy przed wielkim wypróbowaniem wiary właśnie na drodze tego przykazania. W psalmie 91 wołamy: kto się w opiekę oddał Najwyższemu i w cieniu Wszechmocnego mieszka, mówi do Pana: Tyś moją ucieczką i twierdzą, Boże mój, któremu ufam. W tych słowach wyraża się nasza postawa miłości do Boga, a jest nią zaufanie. Bo jak mówi dalej psalmista, to Bóg okryje cię swoimi piórami, pod Jego skrzydła się schronisz. Wierność Jego jest puchglerzem i tarczą. Zatem ufając Bogu, dbam o siebie, kocham siebie, miłuję siebie miłością, która znajduje schronienie w Bogu. Daję poczucie bezpieczeństwa, że On jest ze mną nawet wtedy, kiedy trzeba przejść przez ciemną dolinę, jaką dzisiaj jest czas wojny. Jest jeszcze trzeci wymiar przekazania miłości, czyli miłość bliźniego. Gdy umiem miłować Boga i siebie, to umiem miłować bliźniego. I tutaj przychodzi wypróbowanie. Wojenny czas powodował, że wielu ludzi z lęku i troski o swoje życie opuszcza zagrożone tereny. Widzimy wielki egzodus ludzi. Dlatego w wielu miejscach naszej archidiecezji przygotowane są pomieszczenia dla nich. Na dzień dzisiejszy znajduje się w nich kilkaset rodzin. Ich życie uległo radykalnej zmianie i znaleźli się w nieznanej jak do tej pory sytuacji, zresztą podobnie jak i my wszyscy.
Musimy się w tej rzeczywistości odnaleźć. Dlatego proszę Was o otwartość i gotowość do niesienia pomocy. Piękną postawą wykazali się nasi parafianie z przygranicznych parafii, którzy podjęli inicjatywę pieczenia chleba w domach i rozdawania go ludziom stojących w kilkudziesięciokilometrowych kolejkach przed przejściami granicznymi. To jest żywa Ewangelia. Byłem głodny, a daliście mi jeść. Jestem im bardzo wdzięczny i zbudowany ich postawą. Mówią o tym, abyśmy i my we Lwowie zastanowili się, co możemy zrobić dla innych, a mam na myśli uchodźców domu pielgrzyma w Brzuchowicach, u sióstr benedyktynek w Sononce, w sanktuarium w Otrzowcach czy Jazłowcu. Takich miejsc jest wiele i w każdym z nich są nasi bliźni. Proszę, aby ich los nie był nam obojętny. Papież Franciszek powiedział: miłosiernym jest ten, który potrafi współodczuwać także problemy innych osób. Oraz niech uczynki miłosierdzia nie będą sposobem na poprawę samopoczucia, ale udziałem w cierpieniu innych osób, nawet za cenę narażenia się i niewygody. W tych ciężkich chwilach takimi bądźmy, aby ludzie widzieli nasze dobre uczynki i chwalili Ojca, który jest w niebie. Moi drodzy, w niezwykle trudnym czasie, w jakim znalazła się Ukraina, przychodzi nam podjąć czuwanie przy krzyżu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Gdy w listopadzie 2021 roku konferencja biskupatu podjęła decyzję o ogłoszeniu Roku Krzyża Świętego, który rozpoczniemy w przyszłą niedzielę, nikt nie przypuszczał, że droga krzyża stanie się prawdziwie drogą krzyżową dla Ukrainy. Dzisiaj, kiedy wojna stała się rzeczywistością, potrzeba nam jeszcze bardziej przytulić się do krzyża i trwać przy tym znaku miłości i zbawienia. Zachęcam zatem, aby w czasie Roku Krzyża Świętego stanąć pod nim we wspólnotach parafialnych i rodzinnych i za świętym Pawłem Apostołem wyznać, że jeśli mamy się czym chlubić, to krzyżem naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krzyżem zwycięstwa życia nad śmiercią, miłości nad nienawiścią, prawdy nad fałszem, pokory nad egoizmem. Święty Jan Paweł II powiedział: weź krzyż, przyjmij go, nie pozwól, aby przygniotły cię wydarzenia, ale z Chrystusem zwyciężaj zło i śmierć. Jeżeli z Ewangelii krzyża uczynisz program swojego życia, jeśli pójdziesz za Chrystusem aż na krzyż, w pełni odnajdziesz samego siebie. Weźmy więc krzyż i przyjmijmy go, abyśmy mogli odnaleźć samych siebie, abyśmy mogli odnowić pod nim nasze chrześcijaństwo. Amen. A teraz wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga,